Cześć, mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać. O, trochę się zniżę, żeby się w kadr zmieścić. Moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale serwisu WavePC. Dzisiaj vlog, w zasadzie można powiedzieć informacyjny. Nie zapomniałem o Was, ale szczegóły po intro. A więc, moi drodzy, stało się to, co w zasadzie w grudniu zapowiadałem. Udało się, słuchajcie, naprawdę kamień spadł mi prawie już całkowicie z serca. Przenosimy lokal, mamy pracownika. Mamy również lokal. Dzisiaj podpisaliśmy dwie umowy i na prąd, i na sam najem lokalu. Tak więc z ulicy Wyszeborskiej przenosimy się tym razem na ulicę Promienistą, dokładnie numer 116. Będziemy mieli prawie dwa razy większy lokal jak tutaj, z osobną recepcją i tak dalej. Oczywiście szczegóły wkrótce, momencie, ktoś dzwoni, szczegóły wkrótce i na pewno odprowadzę Was potem tak multimedialnie z kamerą po nowym lokalu. Natomiast nie będzie żadnego filmu z remontów i tak dalej, bo po pierwsze pomieszczenie w zasadzie remontu wielkiego nie wymaga, a jedynie dostosowania do potrzeb serwisu. To jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz, nie mam za bardzo czasu. W tej chwili mamy bardzo dużo rzeczy na głowie, ponieważ no, po pierwsze nowy rok podatkowy się zaczął. Musimy rozliczyć stary rok podatkowy. Do dokończenia mamy jeszcze kilka spraw takich urzędowo-biurowych związanych z nowym pracownikiem oraz samym lokalem. Prąd dopiero będzie podłączony, więc na razie jeszcze tam też nie możemy nic zrobić. Jak będzie prąd, to jeszcze musimy jedną bardzo ważną umowę podpisać, czyli na internet, nowy internet. I niestety internet będzie gorszy niż tutaj. Tutaj w tej chwili mieliśmy łącze symetryczne, gigabitowe, a tam dopiero światłowody będą ciągnięte. Więc się zastanawiam, jak kwestię internetu rozwiążemy. Będzie pewnie trzeba bazować na czymś, co jest na chwilę obecną dostępne. Raczej w mobilny się chyba pakował nie będę, chociaż jeszcze zobaczymy, muszę to przemyśleć, co mi operatorzy zaoferują. Więc mam nadzieję, że od początku lutego, natomiast no raczej nie od pierwszego, pewnie gdzieś tam przed połową lutego, cały ten serwis przenosimy. Ja jeszcze muszę dokupić trochę sprzętu do serwisu, jeszcze dwie lutownice, chcę kupić takie rzeczy. Więc słuchajcie, jak to wszystko będzie gotowe, będzie już pracownik, zaczniemy nadrabiać te zaległości, które są przede wszystkim jak chodzi o naprawy, ale też troszeczkę o składania komputerów, to będzie masa filmów, będą ciekawe filmy i ja też mam nadzieję, że dzięki temu będę mógł się więcej skupić na testach, recenzjach produktów i oczywiście na samym serwisie. Tak więc słuchajcie, bardzo fajnie się udało. No i tyle w tym vlogu. Ja będę Was informował na bieżąco. Mam nadzieję, że niedługo jakiś film jeszcze wrzucę. No jeszcze z tego lokalu. Na pewno jakieś będą w styczniu, także spokojnie. Aczkolwiek raczej ten miesiąc i początek lutego raczej tych filmów za dużo nie będzie. Ale nie znikamy. Na razie, cześć, hej.